Hola amigos, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Resident Evil 4 na profesjonalnym poziomie trudności. Idziemy na Weskera, przepraszam, na Weskera mówię, na Krausera. Na Krausera idziemy. Polecam, jeżeli ktoś nie widział mojego poprzedniego odcinka, to będzie zapewne rozumiał moje teraz zniesmaczenie. Ale nie, to trzeba, musi być radość, musi być szczęście, bo może oglądacie ten materiał, żeby się właśnie uspokoić, zrelaksować, bo może mieliście zły dzień w pracy, na przykład was szef opierdolił, utnie wam zawsze pensję albo jaja. A jak jesteście płcią piękną, to nie wiem, może pensje albo jajniki, nie wiem. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. Then let me guess. You got the last one. Pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. W ogóle ten rzut był taki koślawy, nie? Dobra, poradził się. W ogóle jest to ciekawe, bo on jest teraz za skałą, a ja teraz tak nie do końca jestem za skałą. To było dziwne, ale okej. Czy on do mnie biegnie już? Tak, on już do mnie biegnie. Zobaczmy, czy uda mi się zrobić te ciosy. O kurwa. Dobry początek odcinka. Po pierwsze, to zapomniałem się wyleczyć, a po drugie, to muszę ostrożniej trochę jednak z nim. Więc tak, po pierwsze się wyleczmy. Nie na fulla, bo to nie będzie miało sensu teraz, bo on i tak jednym życiem mi zgarnie całe HP. Więc się wyleczymy tyle, żeby po prostu przeżyć jego cios. Ci się nie zgarnie mi całego, kompletnie całego HP, ale mi, no, zgarnie mi wystarczająco dużo, żeby się nie opłacało na fulla leczyć, bo i tak później bym kolejnego ciosu nie przeżył. Tak mi się wydaje. Czy nie, czy gadam, czy po trzy, to jeden chuj wyjdzie tak naprawdę. Wiecie co? Taka lipa, bo nie mam się, znaczy mam się z czym się wyleczyć, ale za słabo to leczy, żeby się opłacało. Bożesz ty. Dobra, zrobiłem to. Przeżyłem. Bierzemy tę roślinkę. Chciałbym czerwoną, jakby mi się udało znaleźć, ale. Ale chyba mi się nie uda, więc spróbujmy się wyleczyć tymi z nadzieją, że co. Tak, to wystarczy. Przeżyję. Cios, jeden, kolejny. Ale to było beznadziejne, że się dałem trafić tym karabinkiem jego zaś zasranym, śmiesznym. To było okropne. Do dupy. No ale cóż. Idziemy go rozwalić. Musimy go rozwalić. Mnie nie zadziała. A ty śmieciu, chciałabyś. Orzesz ty w mordę. A jednak nie zabija ten cios, bo to jest ten, co wcześniej na filmiku było, że mi od razu upierdolił ten. Wbił ten miecz, nie wiem, w serducho czy coś. Więc jednak ten cios nie zabija od razu. Po prostu miałem wtedy za mało HP. No ale jest źle, generalnie. Teraz bardzo źle, że nie udało mi się po raz drugi uniknąć tego jego ciosu, skontrować tego w sensie, bo nie mam znowu heala. Więc może powinienem się wrócić do jakiegoś kupca i sobie spraye Z2 kupić? Być może? To mi nie zadziała, stary. Proszę cię. Aha. No chodź. What the fuck? Nie wytrąciło go z równowagi. Tego się nie spodziewałem. Dobra.
Zastanawiam się, drodzy Państwo, nad zrobieniem tej pauzy, bo może was to niektóry już, niektórych z was może to już męczyć, bo niektórych może to śmieszyć i z przyjemnością będziecie oglądali kontynuację moich faili, a innych może to po prostu już męczyć. Orzesz ty w mordę, nie byłem w stanie nawet zareagować odpowiednio. Teraz też, kurde, nie mogłem, no. Goddammit, muszę się bardziej skoncentrować, ale przynajmniej jest dobry save point. To jest dobre, że jest save point taki sensowny, że nie muszę od początku samego, tylko jestem w takim całkiem niezłym miejscu. Tylko muszę teraz dobrze te uniki porobić po prostu i go zjechać. Aha, no ma sobie czas jakieś inne ciosy. Trzy! Teraz trzy razy trzeba było z drugi. ale nie, walka z Krauserem jest satysfakcjonująca pod warunkiem, że się te dobrze robi dobrze. To jest tak samo przyjemne jak walka z Weskerem w Resident Evil 5. Nawet, nie, w sumie to z Weskerem chyba jest jeszcze przyjemniej, tak szczerze. Jak się mu zrobi dobrze te wszystkie dodże. No kurwa, przecież zrobiłem. Dobrze. Good Leon, fuck you, Krauser. Nie, naprawdę ludzie, nie będę do niego strzelał, bo uwierzcie mi, że się nie opłaca do niego strzelać. To jest nieskuteczne strzelanie do niego. Może jednak zacznę? Bo, kurde, no nie wiem. Bo nożem jest naprawdę dosyć easy do zrobienia. Czemu nie mogłeś tego dobrze zrobić do przodu, tylko w bok? Musiałeś, dziadostko. O, piknie. Dobra, chuju. Jeszcze raz? Chcesz? No, chodź. Chodźcie, chuj, ale to jest stresujące, ludzie, to jest trudne. Nie miałem noża gotowego. Dobra, wiecie co, przerzucę się na broń palną z nadzieją, że będzie go to też wytrącało z równowagi, bo ja się boję, że ja do niego strzelę, a on będzie do mnie dalej biegł. Ale zobaczymy, wezmę Magnuma nawet, wiecie, wezmę Magnuma i zobaczymy. Tylko niekoniecznie tutaj, bo tutaj będzie akurat na bliskim starciu. No cię chuj, dobra, odskoczyłeś. Aha. Co ty robisz? O. Shit, to było słabe generalnie. Generalnie to muszę wam powiedzieć szczerze, że poszło tak samo chujowo, jakbym korzystał z noża tutaj. Tyle, że amunicję po prostu wystrzelałem. A obrażeń mu więcej wcale nie zadało. Właśnie to jest to, że z jakiegoś powodu albo nóż mu zadaje po prostu pierdyliard razy więcej, albo bronie palne po prostu mniej. Widzicie, już spierdala. Dwa razy go chyba dziabnąłem i już granatem zaczął rzucać. Więc naprawdę będę biegał z tym Magnumem tak w razie czego i postaram się strzelić w jakimś odpowiednim momencie, jak będzie taka okazja, aczkolwiek no nóż jest na niego lepszy, po prostu jest na niego lepszy. Wiem ze swoich własnych experience'ów. Tam jeszcze nie będę wbiegał na górę. Wiem ze własnych experience'ów. O cię! Oraz z filmików na YouTubie. Że nóż jest nade wszystko, po prostu na Krauzera nóż. Koniecznie. Ale nie, bo ja teraz muszę się koniecznie znowu wyleczyć, bo jestem znowu na hita, nie mogę być na hita. Muszę przeżyć jego cios jakiś. Tak, just in case. Dobra, teraz lecimy do góry. Się do góry tutaj, w sensie w dół i w górę. I w górę. Piknie. Jeszcze niedługo będą te jego robociki śmieszne. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours.
A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Jeszcze to było na ledwo co, naprawdę, to było takie... No to... Kurwa, pograne. O! Nie, on... Jak on mnie ma tak zajść na bok, to... Dużo szybciej zareaguje nożem, niż jak mam tak strzelać. Ja nie mogę sobie na to pozwolić, żeby mnie tak zaszedł, jak teraz. No i widzicie też, że... O kurwa, macie odstąd znowu. W zasadzie dostwo. Chodźcie chuj. Chuju. Sześć aż, kurwa, ile można? Ja pierdolę, giń. Mendo, zasrana. Shit. Fuck, a to naprawdę nie spodziewałem się, że walka z Krauserem będzie tutaj aż tak intensywna. Aha, no tak, znowu... Ja pierdzielę, nienawidzę się tak wcofać. Mogliby jakiegoś tam save pointa dać, kolejnego checkpointa, czy co tam. Mam heala? Chuja mam, nie mam chuja, nie mam... Nie mam heala. Tam spray chyba był gdzieś dalej. O! O! Fuck! Mendo, zesrana. Dobrze. Dobrze. Spray, dajcie spray. Jest, use it immediately. Okej. Okay. Czy ja to przejdę w tym odcinku? Co tu leży? Granat, nie zauważyłem. Właśnie, może granaty na niego będą dobre? Nie wiem, można spróbować. Zobaczymy. Okej. Biegnę. A nie ma sensu chyba, przejdźmy po prostu do kolejnej cutscenki. Weźmy to, przewińmy. Rzuci granat, czy co on zrobi? Rzucił granat. Aha, te dodże na pewno dużo dają. No chodź. No je, no jeden miss i już jest po robocie, nie? Wydaje mi się, że muszę się koniecznie już healnąć, a z drugiej strony... A no kurde, dziadosko, no wezmę się, uleczę na fulla. Pewnie mi to nie da przeżywalności takiej, jakiej bym chciał, ale... Bo tak czy siak pewnie jestem teraz na dwa hity, tak, a nie na trzy, więc... No to nie jest proste. Dobra. Gdzie ja muszę to przesunąć? A, tutaj, ale może nie, moment. No dobra. Chciałbym już dojść jednak do momentu, w którym on sobie mutuje tę łapę. I bym go wtedy po prostu zapieprzył, no. Chyba.
Chyba bym dał radę. Mam nadzieję. Dobra, teraz się szło tutaj. Teraz powinno być robociki chyba. Mi się wydaje, no właśnie. Dobra, będziemy je zdejmować, myślę, z tego. Kolejny heal. Dobrze. Okej. No. Nawet ammo jest. Robociki nigdy mi złego niczego nie zrobiły. Jak szczerze, one zawsze były jakimś dziadostwem. Ocie, chuj, to strzela! Może da się to od tyłu jakoś... Och! Mord, dobra, przynajmniej nie bije dużo. I tak jestem w stanie chyba... Chyba... przeżyć jeden cios. God damn it. Właśnie powiedziałem, że te robociki nigdy mi nic złego nie zrobiły. Ja nie zapamiętałem tego, że te latające strzelały. Myślałem, że po prostu podlecą do ciebie i wybuchną. A odpowiem. Umbrella. A pomyślałem sobie, że ten u góry będzie groźniejszy. A mogłem się wycofać po prostu. No ale dobra, trudno. Zjebałem. Jestem znowu na hita, więc teraz liczę na spray. Albo no, na pewno nie zieloną roślinkę, bo to jest tak kompletnie useless. O, Boże święty, bez HP. Idę do niego bez HP. Teraz już chyba będzie ten ostatni fight. Tak mi się wydaje, że to już będzie to. Bo teraz ja biorę drugą część na filmiku i trzecia już będzie na... po prostu już będzie fight z nim taki finalny. Ale tam jest chyba roślinka... tylko jaka? Zielona. To za mało. To mi nic nie da, muszę czerwoną jeszcze dostać. Albo drugą zieloną, chociaż z dwie zielone mając teraz na czerwono HP to pewnie też... będzie za mało, więc czerwona, koniecznie czerwona. Ale wygląda na to, że już nie dostanę czerwonej. Więc bez kompletnego HP walczymy z nim. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Cholera. Dobra. Auć. Wiecie co, to nic, to nie szkodzi, dlatego że ten czas z tego co kojarzę i tak całe HP zabiera, więc to nie szkodzi. Chociaż nie, kurde, z drugiej strony to jego podcięcie też zadaje obrażenia, więc samym podcięciem będzie w stanie mnie w końcu chyba zabić też. Tego się obawiam. Dobra, w razie czego pobiegnę tam po tego heala. Może go nawet od razu użyję. Chociaż nie, bo jedno podcięcie przeżyłem. A nie wiem, czy jak się nie wyleczę więcej, to mi to podcięcie wtedy nie zada więcej obrażeń. Bo tak może działa, na przykład eksplozje, jeżeli jesteśmy w chuj ranni, to ta eksplozja nas nie zabija, tylko zabiera nam całe HP po prostu. A jak mamy full HP, to ta eksplozja nam praktycznie całe HP zabiera. Dobra. Można było przejść teraz do Doża.
Shit. No widzicie, to zadało mi tak jakby, tak jak od eksplozji. Wow, 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 easy. Dobra, nożem, nożem, albo spróbować może tym magnumem jednak? Nie, dobra, nóż. O, widzieliście, kurde, dobrze, że się wcześniej nie wyleczyłem, bo byłoby przejebane. Holy fuck, a tak dobrze szło. Tak mi się wydaje przynajmniej, że dobrze szło. Mam takie dziwne wrażenie, że już miał bardzo mało HP. Bo naprawdę Krausera w tej formie się go szybko zjeżdża, jeżeli tylko się go dobrze trafia. Ale szybko go można zabić, naprawdę. To jest właśnie bardziej stres na zasadzie takiego spierdalania przed nim. Od razu się zmienimy na magnum. Bo miotacz min nie ma sensu, bo on do mnie podbiegnie z tą miną i sam otrzymam obrażenia, więc na niego to nie zadziała. Niestety miotacz min jest bardzo przydatną bronią, ale no nie jest zbyt praktyczna. Jest bardzo przydatna, ale nie jest zbyt praktyczna, więc to jest takie masło myślane trochę. Jest OP, ale rzadko można jej poprawnie użyć w tym sensie. Dobra, przewijamy. Dożujemy. Przewijamy. Mogłem to dożować, ale nie miało to sensu. Kurwa mać. Zrobię go w tym odcinku. Ja go zrobię w tym odcinku. Muszę. Ustawiłem sobie alarm, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie ten. Nie zagrał. Mam wrażenie, że już się męczę z tym odcinkiem z pół godziny. A aczkolwiek... ustawiłem sobie, żeby był za jakieś 24 minuty, więc... podejrzewam, że już lada minuta będzie alarmik. Ale to nic. Prepare for your death, Leon. Jeszcze dojdzie do momentu, w którym tego dodża nie zrobię dobrze. Jeszcze tylko tego brakuje. Chodźcie. Heal. Magnum. O! Ho! Shit! No kur... nie, nie można tak. Trzeba go na bliską odległość, trzeba go na bliską odległość. To jest zbyt niebezpieczne bez healii. Z dystansu go. Mógłbym strzelić, uciekać, ale on mnie dogoni i zaraz znowu będzie jakiś unik do zrobienia, którego sfailuję. To jest takie trudne. Naprawdę, różnica pomiędzy profkiem a normalem jest gigantyczna po prostu. Na pewno pomiędzy normalem a łatwym jest mniejsza różnica niż pomiędzy normalem a profkiem. Naprawdę to czuć. To jest okropne. Jakie obrażenia oni klepią później ci przeciwnicy. Straszne. Dwa ciosy i nas nie ma. Myślałem, że to zjebałem. Niech ten jego cios jest szybszy. Ma taki jeden szybszy cios, że machnięcie nożem jest za wolne. Jesus. O właśnie, alarmik, nie, to zrobię, to kurwa zrobię. Możecie sobie przewinąć na koniec odcinka, jak go zabijam. Nie róbcie tego. Pośmiejcie się. Ja tutaj nagrywam odcinek, żeby poprawić humor, żeby było ciekawiej, coś tego. Może na przykład po pracy sobie to oglądać, albo przed pracą, albo nie wiem, po szkole na przykład. Prepare for your death, Leon. Jesus! To był ten niby szybszy cios. Ugh!
Ja pierdolę. To było najszybsze pokonanie Krausera w historii Resident. Kurwa. No ja jestem jak good guy. No ja no był spoko gościem. No i zjebał. Było w jakiejś części gry Residenta faktycznie Leon razem z Krauserem tam coś mieli do załatwienia, jakaś tam kobieta była zmutowana czy coś, nie pamiętam już dokładnie, gdzie to było i jak to było, ale coś tam było, dlatego oni faktycznie się znają. Jeżeli się przechodziło tę grę od jedynka, dwójka, trójka i czwórka i nic poza tym, no to się go nie znało faktycznie, ale jeszcze była pewna część Residenta pomiędzy. Ja pierdzielę, ja nie wierzę, że ja go tak zrobiłem. Dobra, zapisujemy ten rozdział, ludzie, i koniec odcinka. Zrobię sobie drugi zapis, nie wiem po co ja sobie zrobię. W sumie fajnie się walczy z Krauserem. Nie, żeby mi się chciało go kiedyś znowu pokonywać na prawko, ale purhaps. Kurczę, nie, dobra, naprawdę, jaram się końcówką, to było takie dziwne, takie... Mówiłem, że nożem trzeba, mówiłem. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja byłem Skowron 5, to był oczywiście kolejny 30, chyba drugi już odcinek z serii Resident Evil 4. Spróbuję jeszcze jeden nagrać teraz od razu, ale na ten moment dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.